2014 roku przeprowadziłam się do Polski z Ukrainy i właśnie wtedy już wiedziałam, że chcę pracować w marketingu. I właśnie ten kierunek, który wybrałam, pomógł mi znaleźć pracę w tym przepięknym miejscu, którym jest hotel Bacówka Radawa & Spa. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, na której studiowałem dziennikarstwo. Wiedza zdobyta na uczelni i praca w marketingu w firmie Muszynianka bardzo dobrze uzupełniły się i dały wiele możliwości. Marketing to jest pasja, tak? To jest nie tylko zawód, ale też możliwość rozwijać się, możliwość realizować własne kreatywne pomysły, czym i zajmuję się w moim miejscu pracy. Jak zaczynałem pracę w marketingu, kolega powiedział, w marketingu zawsze jest robota. Miał rację. Codziennie uczymy się czegoś nowego. Szukamy nowych pomysłów, inspiracji. Często przychodzą one z zewnątrz. Trzeba je przemyśleć, przeanalizować, wybrać odpowiedni wariant. Na pewno wiedza przekazana na uczelni jest mi w tym bardzo pomocna. Organizacja zajęć i program na kierunku dziennikarstwo bardzo dobrze wpasowały się w charakter mojej pracy. Branża public relations, w której obecnie pracuję, jest dość elastyczna i nie wymaga tego, aby zawsze pracować z biura. Dlatego w sytuacjach krytycznych, takich jak na przykład pandemia, okazało się to bardzo pomocne. Obecna sytuacja związana z pandemią i z tym idące ograniczenia w kontaktach bezpośrednich wymuszają na nas pracę zdalną, opartą często na kontaktach elektronicznych w świecie internetowym. I tutaj zdobyta wiedza na uczelni jest mi bardzo pomocna. Zdjęcia oraz grafiki są na tyle ważnym aspektem, jeżeli chodzi o identyfikację wizualną firm, że cały czas jest na nie zapotrzebowanie. Nawet w dobie kryzysu. Tym bardziej firmy wtedy potrzebują dobrych materiałów audiowizualnych, czyli na przykład zdjęć albo grafik lub produkcji wideo, żeby wypromować swoje produkty lub usługi. Wiedza, którą zdobyłam na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, pozwoliła mi pracować też w elastycznych warunkach, ponieważ marzec, kwiecień 2020 roku był takim dość ciężkim etapem w życiu każdej firmy, a tym bardziej był bardzo ciężkim dla polskiej turystyki i ja, pracując w hotelu, musiałam też zadziałać właśnie antykryzysowo i wymyśleć marketing kreatywny, który musiał podtrzymać nasze relacje właśnie z gośćmi naszego hotelu. Moja praca wyróżnia się elastycznością oraz możliwością pracować zdalnie, co jest dużym plusem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Wiedza, którą nabyłem, pozwala mi na pracę w bardzo elastycznych warunkach, czyli chociażby w studiu domowym, jakie sobie sprawiłem jakiś czas temu. Cały czas pracowaliśmy zdalnie i praca marketingowca może być wykonywana z domu, więc nawet w takich sytuacjach możemy działać, możemy utrzymywać relacje z klientami, możemy podtrzymywać nasz wizerunek, wizerunek naszego obiektu dzięki temu, że pracujemy z domu. Zajmuję się obróbką materiałów, które gromadzę w terenie, jak sami widzicie. W bardzo miłych warunkach jesteśmy w stanie potem wykonywać pracę. Dziennikarstwo jest kierunkiem otwierającym drogę na inne branże, a dzięki specjalnościom marketing internetowy i dziennikarstwo online, nawet więcej możliwości jest przed Wami. Studia na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pozwolili mi rozwijać moje pasje, rozwijać wizerunek i dbać o wizerunek miejsca, które lubię, w którym już pracuję od 4 lat. Więc polecam, zachęcam studia na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.